Bożeny Przenajświętsze, grzewkami całymi do mnie przybywajcie. Dzisiaj porozmawiamy, jak tą sobie tą gębę opacholić. To znaczy odnowić, odrestaurować, żeby taka porobiona chodzić. No to zaczynamy. Pogadamy dzisiaj sobie o anti-agingu w Japonii, a dokładnie co jest teraz modne wśród składników aktywnych w Japonii, co hitowe jest, trochę Was przerażę i trochę może Was zachwycę, więc zapraszam w tą niesamowitą podróż. No ale tak, zacznijmy od tego elementu grozy. Pierwszym bardzo popularnym składnikiem w Japonii, który jest ukochany i jest bardzo mocno stosowany i zobaczycie go w różnych kosmetykach, które znajdziecie w drugstore, czyli drogerii, to jest placenta. Placenta, czyli wyciąg z łożyska. Tak jest, dobrze słyszycie, bardzo często dostaję komentarze, jak gdzieś coś mówię o jakimś kosmetyku, przykładowo pokazuję taki krem, najlepszy, zajebisty jest właśnie w Japonii na wory pod oczami i on jest na placencie i ktoś sobie słyszy słowo placenta i później to sprawdza i Emi, ale to jest łożysko i takie, no tak, no i? No właśnie, no i? No i jest to u Was przerażenie, jak to łożysko, tak, jest tak, że w Europie placenta jest wytwarzana najczęściej z łożysk owiec, tak jest. W Japonii no owiec nie ma tak dużo, wręcz wcale, bardzo nieliczny procent, dlatego są używane to, co jest w Japonii. Zawsze było konie, proszę Państwa, dobre jamatowskie konie i dobra jamatowska placenta z japońskiego patatajka. No, więc co robi placenta? Placenta to jest taka hybryda ciekawa, bo ona ma aż trzy takie magiczne działania. Jak już się oswoisz z tym, że to jest spokojnie oczyszczony wyciąg z łożyska konia japońskiego. Tak, powiedzmy to jeszcze raz, z łożyska konia japońskiego. Co jest w ogóle bombą witaminową, enzymową i mineralną, sratatata i tak dalej, i tak dalej. To właśnie ona ma takie trzy zajebiste działania, jeśli chodzi o samą skórę. Po pierwsze, najważniejsze, anti-aging, ponieważ ma w sobie czynniki wzrostu skóry, co pomaga komórkom się odnawiać. Poza tym zwiększa właśnie ilość elastyny, kolagenu i całego tego dobra, który trzyma w kupie tą naszą skórę. Poza tym bardzo mocno zatrzymuje też wilgoć w skórze. Ma aminokwasy, które jeszcze to fajnie bronią, co daje właśnie efekt właśnie takiej fajnej, nawilżonej skóry, gdzie nie wytwarzają się te strasznie szmarszczki. Ale jest bonusowy jeszcze efekt, który ma, bo placenta naturalnie rozjaśnia skórę. A bardziej bym powiedziała od takiego, wiecie, wybielania, to jest takie rozjaśnienie, bardziej bym użyła słowa rozświetlanie. Ona się świetnie nadaje dla osób, które mają skórę zmęczoną, szarą, taką bez życia, bo nie tylko ci ją odmładza, ale ci rozświetla, że ona jest taka świetlista. Też działanie przeciwutleniające, to znaczy żywotność komórek jest dłuższa i fajnie, bo młodość skóry to znaczy. No ale dobra, przejdźmy oczywiście do tego, co ja mam w sklepie. My lubimy dużo i dobrze, tak? Dużo, dobrze, beczkowozy. Proszę, beczkowóz. Nie pierdzielmy się w tańcu, muszą być beczkowozy. Pięćsetki, tak, moje sławne pięćsetki. To jest lotion, który jest lekki, a zarazem nawilżający i jest oczywiście na bazie placenty. Tanie, dobre, dużo. Dodatkowo jeszcze ma kolagen i hialuron, więc jest bardzo dużo nawilżenia, fajnego jędrnienia i też właśnie tą anti-agingową placentę ma, czyli działamy, tak jak już wymieniłam, na te trzy magiczne, no co, opsiony, kuźwa, nie umiem mówić. Więc jak widzicie, potężna butla, na dużo starcza, może być używane na pewno też przez osoby ze skórą
tłustą mieszaną, które nie lubią obciążenia. Bardzo fajne, warto mieć zawsze w szafeczce. A jak już ktoś chce działać bardzo stężeniami, silnymi stężeniami, to oczywiście lecimy w serum, czyli białeki. Tu mamy 20 ml właśnie czystej placenty zamkniętej właśnie w tym flakoniku. To jest już jak etap po właśnie lotionie, tak jest, przed mleczkiem. I tutaj to jest już te silne stężenie dla osób, które jakby chcą skupić się na placencie, że zrobić z niej główny punkt tej swojej pielęgnacji, to proszę bardzo, serum. A teraz coś dla osób, które chcą odmłodzić strefę właśnie oczu, może właśnie tutaj tych niewilczych dołów, kuźwa, jak to się nazywa, gruszki, pietruszki, podpowiadajcie mi, bo wy wiecie, bo wy jesteście gruszki, pietruszki. Bruzdy nosowo-wargowe, tak to się poprawnie mówi po polsku, albo właśnie dolinne łez, czy też wszystkie takie bardzo głębokie te zmarszczki, to tutaj mamy niby do podoczki, tak? To jest w ogóle pod oczy niby, ale pamiętajcie, że można je też punktowo traktować właśnie w te mocne tereny zmarszczkowe. Nie na całą twarz, ale punktowo jak najbardziej. No i zacznijmy od serii właśnie Phytolabery. Ogólnie jest to seria tak od oczy, która jest skierowana do osób, które szukają silnej rewitalizacji, ale też przede wszystkim, które mają problemy z kuma, czyli cieniami, opuchnięciami również. Jeśli to jesteście wy, macie cienie mocne pod oczami, to są dwie wersje. Jedna podstawowa, która jest wielkim hitem w moim sklepie i w całej Japonii. I druga to jest wersja premium, nagrodzona oczywiście przez Cosme. I tutaj już jest, to oczywiście wersja na bogato. I tutaj kto jak woli, według swojej woli. Piękne, piękne, Emil. Bardzo fajny, bardzo pięknie nawilża, bardzo pięknie spłyca drobne zmarszczki i bardzo pięknie rozświetla tą na takie sferę, ale pamiętajcie, jeśli macie cienie, które są naturalne, jak moje, dlatego, że tutaj wystają naczynka krwionośne, to nic, żaden krem Wam nie pomoże. To już tylko korektor albo wpliknięcie sobie tutaj hialurony. Pamiętaj, to ważne. Proteoglikan. Tu jest gagatek niebywały. Tu mamy serum z proteoglikanem, czyli znowu taki bardzo stężony shot, ale słuchajcie, proteoglikan ma zdolność retencji wody w skórze 6 razy większą niż kwas hialuronowy. To jest jedna rzecz. Fibroblasty to takie komórki, które pomagają tworzyć kolagen i hialuron, więc są bardzo ważne w całym tym procesie właśnie anti-agingowym i tak dalej. Więc on ma właśnie działanie takie, że fibroblasty, bitches, dzielcie się. Jako wsparcie swojej pielęgnacji anti-agingowej, takiej, zwłaszcza jeśli macie problemy z suchością skóry, to tutaj warto iść w kosmetyki z proteoglikanem. Ich jest trochę więcej, ale nie mamy takich, u mnie w sklepie ich jest trochę więcej, bo gdzieś tam w innych kosmetykach on jest gdzieś tam wplecony, ale też będą się pojawiać jakby takie dedykowane temu składnikowi jako the main queen. Ale na razie mamy serum, więc proszę czynić. Teraz przejdźmy do creme de la creme mojej egzystencji, czyli EDF i FGF. Są to dwa niezwykłe składniki, które połączone razem ze sobą są jak cyan. Ale najpierw zacznijmy od EDF. Jest to bardzo ważny składnik w kuracji anti-agingowej dla osób, które zmagają się ze zmarszczkami głębokimi, dla osób, które mają skórę zwiotczałą, zmęczoną, pełną zmarszczek i realnie chcą je wypełnić, ponieważ EDF to jest po prostu czynnik wzrostu komórkowego. Na proste słowo, jest to taki składnik aktywny, który wnika w skórę i po prostu przyspiesza odnowę komórkową. I można sobie właśnie radośnie wypełnić szybciej zmarszczki, bo on po prostu kładzie cegiełkę na cegiełce.
No, a FGF to jest czynnik wzrostu fibroblastów. Podobnie działa jak, trochę jak właśnie ten proteoglikan, czyli produkuje więcej fibroblastów, a fibroblasty są odpowiedzialne za kolagen, hialuron i ogólnie za całe te dobro, które, o którym dzisiaj tutaj opowiadamy, czyli anti-aging. No i właśnie, jak sobie łączysz FGF z FGF, to to jest już kombo. Oczywiście zaczynamy od tanie a dobre. Tanie a dobre to jest przede wszystkim tutaj ta seria z Hachimitsu, czyli z miodem. I słuchajcie, to przede wszystkim są, ta seria jest serią nawilżającą, bo właśnie te FGF jest dosyć daleko w składzie i kupując to nie nastawiałabym się na jakiś taki piorunujący efekt wypełnienia zmarszczek od razu. Oczywiście to daje świetne nawilżenie, które już samo w sobie pomaga właśnie redukować suchość skóry, z czym są związane też zmarszczki. Więc to jest taka wersja po taniości, bo tam gdzieś tutaj lata. Tu mamy maski dedykowane właśnie FGF i one do tego mają jeszcze cyce. No cyca jest, tak? Cyca jest, no patrz, czytaj, no cyca jest, czyli też ogajanie piękne dla osób, które mają problemy z skórą wrażliwą. To są fajne maski, zwłaszcza na rano, bardzo fajne, dużo, dobrze. Ale teraz przejdźmy do jeszcze bardziejszego creme de la creme. To jest taka średnopółkowa, fajna seria, która właśnie jest combo. Combo, bo tutaj macie, słuchajcie, patrzcie, FGF, macie placentę! Mówiłam. Macie super hialuron, super hialuronsan, nanokolagen i retinol. Czyli macie w ogóle całą taką, takiego shota anti-agingowego. Na swoją cenę robi genialną robotę. Przede wszystkim w ogóle zaraz o tym powiemy sobie, że właśnie ten pierwszy efekt właśnie używania i przejścia, że tak można na pielęgnację FGF jest absolutne rozświetlenie i taka szybka rewitalizacja w sensie takie może nie tyle lifting, ale widzisz, że ta skóra odżywa. To jest ten pierwszy efekt, który widać, jak się przejdzie na kosmetyki właśnie z FGF i FGF. No. Mamy oczywiście też kolejne serum. Ono jest też bardzo dobre. No, tutaj już taki szocik stężony, ale teraz chciałabym pokazać Wam taką trochę moją dumę i ja bym się w tym chciała kąpać. Tutaj mamy taką serię, tu mamy maski, proszę bardzo, ale zobaczcie, co tutaj jest. Mamy tutaj komórki macierzyste, zaraz o nich Wam opowiem. Mamy cyce, mamy FGF, mamy FGF. No po prostu tutaj jest wszystko to kuźwędzy. I słuchajcie, oprócz tego są też płatki pod oczy i oprócz tego jest kuźwa baniak. I jak ja żem to zobaczyła, to ja od razu pomyślałam o Was i ja już wiedziałam, my musimy to mieć, bo my lubimy baniaki. Tylko to jest baniak drogi. Ja nie będę oszukiwać, to nie jest jak tutaj to, że dużo, dużo 500 i tanio. Tu jest baniak, ale nie ma się co dziwić, bo proszę Państwa, ja tutaj tak dla ciekawostki wspomnę, że FGF, FGF to są składniki aktywne, które na rynku są jednak drogie. Nadal. One w ogóle, pan, który wynalazł FGF, dostał Nobla, to był Amerykanin. I wpierw FGF było używane w szpitalach do gojenia poparzeń, bo prawda, te komórki się namnażają, rewitalizowało to bardzo mocno, więc też ogajało szybko, bo ta skóra się regenerowała szybciej. Ale dlatego ceny są trochę wyższe, bo jednak to jest składnik. No tu mamy baniak, to jest drogi baniak, ale kuźwa, zobacz. Chociaż na taki baniak, to ta cena to absolutnie, wiecie co, tak szczerze, na 220 gram żelu all in one, pamiętacie?
all-in-one, czyli żele, które nie są zwykłymi żelami, które są w serum. A tu masz jeszcze cyce i EGF i jeszcze, kuźwa, jest napisane jak wół tutaj, jak wół, komórki macierzyste, co za chwilę już mówiłam. No to, nie, no to jeszcze idzie. I zobacz takie bydle. Takie bydle. Ja jestem po prostu zachwycona tą serią i on, właśnie te miksy EGF, FGF ostatnio bardzo mocno i właśnie komórki macierzyste bardzo mocno to wchodzi na japoński rynek. Jest tego coraz więcej. I no, na koniec też tutaj droższa zabawa, ale używam, no, piekielnie fajne, piekielnie skuteczne. W ogóle ta cała firma Nanoa jest znana z swoich genialnych serum, które też się niebawem u nas pojawią. I tutaj też mamy płatki pod oczy i na bruzdy, bo oba te płatki można i pod oczy, i na bruzdy. I to jest genialne. I ja mówię, ja chcę kąpać się w tym. Ja jestem absolutną fanką ogólnie EGF i FGF i jak ja bym nie wyszła za Jociankę, to ja bym wyszła za EGF i FGF. Ja Ci mówię, no. A na koniec właśnie przejdźmy do tego właśnie magicznego składniku, czyli komórek macierzystych. I to Kansaibo, czyli komórki macierzyste. Słuchajcie, to jest też taki gagatek podobny do proteoglikanu i do EGF i FGF. On wnika i on ma taką fajną tendencję, opcję, zdolność do samonamnażania. Wspomaga właśnie tą całą produkcję kolagenu, hialuronu, czyli znowu silna rewitalizacja. Tak jak widzicie, przedstawiłam Wam najfajniejsze, najpopularniejsze właśnie składniki aktywne obecnie. Pamiętajcie, że bieramy takie składniki do potrzeb skóry, nie do wieku, do tego, czy skóra czego potrzebuje, czy jest szara, ziemista, i to nie jest zależne od wieku. Więc bądźcie mądre i czyńcie mądrą, świadomą pielęgnację dobraną do Twoich potrzeb, Twoich indywidualnych, Twoich problemów ze skórą. A jak masz z tym problem, to oczywiście pisz do mnie do sklepu na e-maila i tam Ci pomożemy dobrać, co tam będzie fajnie, co tam będzie dobrze. I może tak się pojaśnieje w czerepetynie. Więc ja absolutnie zachęcam do zapoznania się, zwłaszcza z EGF i FGF, a tak naprawdę z wszystkiego. Jak szukacie takiego totalnego shota anti-agingowego, to wszystko to pomieszać i poszła, porobiona będzie Jennifer Lopez, kuźwa ta Angelina Jolie. No. I to by było na tyle. Napiszcie mi, czy znaliście te właśnie składniki aktywne, czy może któreś z nich były dla Was nowe i pierwszy raz słyszycie. I oczywiście zapraszam Was do sklepu i na Instagrama, i na Facebooka, i na TikToka. I oczywiście łapki w górę i widzimy się już niebawem. Dakle, dziany, matany, bye.